Temat gniazdek wraca jak bumerang, więc wracamy do tematu gniazd antenowych. Zebrałem takich pięć popularnych błędów montażowych, które spotykam podczas właśnie montażu gniazd antenowych. Sprawdzimy m.in. tłumienie gniazd antenowych, co się stanie, jak podłączymy kabel antenowy nie do tego wyjścia co trzeba, i przetestujemy od razu przy okazji kilka innych, ciekawych przypadków. Pierwszy błąd to sygnał telewizji z wyjścia radiowego. Powiecie no jak, przecież to doskonale widać, gdzie jest wyjście radiowe na gniazdku, a gdzie jest wyjście telewizyjne. No niestety trafiam na takie przypadki, w których kabel od dekodera telewizyjnego jest wsadzony właśnie odwrotnie, zamiast do wyjścia TV jest wsadzony do wyjścia radiowego lub w ogóle jest podłączony do wejścia satelitarnego. Zdarza się czasami, że nie ma klapki z napisami na gnieździe abonenckim. Oczywiście, jak się przyjrzymy dokładnie budowie, to widać napis R oraz napis TV. Czasami wiecie, gniazdo jest gdzieś schowane za szafką, za telewizorem, nie widzimy go. Dosyć ciekawy przypadek zamontowanego gniazda do góry nogami, gdzie wyjście satelitarne jest do góry i wszystko wskazuje na to, że gniazdo zamontowane jest poprawnie, jednak wtedy ktoś z przyzwyczajenia wkłada kabel z prawej strony, a tam właśnie jest wyjście radiowe. Nie dotyczy to oczywiście kabli kupnych, gdyż one fabrycznie zakończone są złączem IEC męskim i damskim, i wtedy pomyłki nie ma, bo z dwóch stron są różne złącza. W przypadku wykonania kabla połączeniowego samodzielnie nie może być z dwóch stron takich samych złącz, zawsze muszą być dwa różne. W gniazdku wyjście TV to jest złącze IEC męskie z tak zwanym pindolem. Do niego wkładamy kabel zakończony złączem IEC damskim. Złącze jest trochę szersze i zamiast bolca ma otwór w środku. Dekoder właśnie takie złącze ma, czyli w dekoderze mamy złącze IEC żeńskie z otworem właśnie w środku i do niego wkładamy złącze IEC męskie, węższe spindole. Bolec. A jak to wygląda w praktyce, jeżeli ktoś się pomyli? Wszystko oczywiście zależy od poziomu siły sygnału na gniazdku abonenckim oraz wybranej częstotliwości odbieranego multiplexu. Telewizja naziemna, pasmu UHF, mamy wybrany multiplex 4 kanał 42. Poziom sygnału na wyjściu telewizyjnym to jest w okolice 51-52 dB na mikrovolt. I teraz ktoś się pomylił i podłączył kabel od dekodera telewizji naziemnej do wyjścia satelitarnego. Jak widać przy takich poziomach sygnału. Jest w tym momencie brak możliwości oglądania telewizji naziemnej. To samo będzie, gdy ktoś podłączy kabel do wyjścia radiowego. Również telewizji nie będzie. Podnosimy zatem moc z 51 do 75 dB na mikrovolt, zmieniamy pasmo UHF na pasmo VHF, wybieramy multiplex 8, kanał 9. Ktoś się znowu pomylił i podłączył kabel do wyjścia satelitarnego. Sygnał telewizji naziemnej jest ale dość mocno wytłumiony, o około 25 dB. Podłączając do wyjścia radiowego również mamy wysokie tłumienie ponad 25 dB, dodatkowo parametry jakościowe, tak zwany znaczy parametr Mer oraz ber spadły dość mocno. W zależności od czułości odbiornika, będzie lub nie będzie można oglądać telewizji. Teraz zmieniając częstotliwość na najwyższą, na kanał 42, podłączając do wyjścia radiowego, nie będzie sygnału. Podłączając do wyjścia satelitarnego, sygnał będzie obniżony, natomiast przy wysokich poziomach wejściowych będzie Wam telewizja działać bez najmniejszego problemu. Oczywiście z sygnałem startowym jest sygnał 75,6 dB na mikrovolt. To jest dziura, a otwór to jest, to tu jest otwór. O. Drugi błąd to jest niepoprawnie zarobione złącze kablowe. Problem ten dotyczy złącz najczęściej kompresyjnych i jest jak i męskich. W tym przypadku podłączamy żeńskie złącze do wyjścia TV w gniazdku. Ruszając kablem widać, że sygnał się czasami pojawia. Oczywiście jak kable puścimy na dół sygnału nie będzie. To jest najczęstszy błąd jeżeli chodzi o Zarabianie tego typu złącz, bo my nie widzimy do końca jak te złącze jest zarobione w środku. Wciągając te złącze widać, że żyła główna się po prostu zawinęła, nie weszła do końca, tylko się zawinęła. Dociskając kabel łączył, czyli jest tak zwane chwilowe łączenie w zależności od tego jak jest kabel napięty. Przed finalnym zaciśnięciem warto sobie sprawdzić czy faktycznie kabel doszedł nam do samego końca. Błąd numer 3 gniazdo o zbyt dużym tłumieniu. Gniazdo, jak każdy element pasywny, wykazuje tłumienie w zależności od pasma przenoszenia i sposobu wykonania go przez danego producenta. Najczęściej w marketach można spotkać gniazda końcowe, rzadziej przelotowe. Co do tłumienia, na wybranych pasmach producenci umieszczają takie informacje na opakowaniu lub na obudowie samego gniazda. Czasami na opakowaniu nie ma żadnej informacji, nawet na samym gniazdku abonenckim nic nie jest napisane. Najczęściej gniazda końcowe RTV sad lub RTV mają tłumienie nie mniej niż 1 dB. Zdarza się, że gniazdo końcowe jest wykonane w wersji o tłumieniu 10 dB. Z kabla antenowego 53 podłączamy teraz do gniazdka. Wychodzi nam pięćdziesiąt czyli w okolicach półtora decybela jest straty sygnału na tym gniazdku. Na tym gniazdku jest również podobnie, pięćdziesiąt jeden i Gniazdo o 10 dB poziom sygnału spadł z 51 do 40 dB na mikrowolt. Parametry jakościowe również poszybowały w dół. W zależności od czułości głowicy dekodera może wystąpić brak połowy kanałów lub pikselizacja na niektórych kanałach z niektórych multiplexów. Błąd numer 4: zasilanie przedsmacniacza w antenie przez gniazdo antenowe w wyjściu TV. Sytuacja hipotetyczna: mamy na dachu antenę z przedsmacniaczem, którą planujemy zasilić za pomocą takiego popularnego zasilacza 12V zakończonego wtyczką, którą wsadzamy do dekodera lub do telewizora. Instalacja jest zakończona popularnym gniazdem RTV Sad Radio, a my nie posiadamy dekodera satelitarnego. Podłączając kabel od zasilacza 12V w złącze TV, gniazdo zablokuje przejście napięcia w kierunku anteny naziemnej z przedsmacniaczem. Napięcie 12V oczywiście będzie przepuszczać złącze SAT. Niestety, jak już wiemy wcześniej z przeprowadzonych testów, siła sygnału z anteny nam dość mocno spadnie. Jeżeli nie mamy dekodera satelitarnego w tym miejscu w instalacji, możemy puścić 12V z zasilacza właśnie przez to złącze SAT. Do wyjścia TV w gniazdku podłączamy wtedy tradycyjnie kabel od dekodera telewizji naziemnej lub od telewizora. Oczywiście można zamontować zasilacz gdzieś wcześniej w instalacji, o ile jest taka możliwość. Co innego w przypadku gniazd tego typu te gniazda w torze telewizyjnym przepuszczają napięcie. Znając dokładny model gniazda antenowego, zawsze myślę warto sprawdzić przed zakupem wszystkie informacje, jakie nas na tą chwilę interesują. Przechodzimy do ostatniego, piątego błędu, czyli niepoprawnie zarobiony kabel w gniazdku antenowym. Ten model gniazda antenowego posiada na obudowie opis informujący nas, jak przygotować kabel antenowy przed jego wsadzeniem do gniazdka. Można zauważyć drobny element przypominający język. Ten element trzeba wsadzić pomiędzy osłonę zewnętrzną kabla a oplot. Zdarza się, że metalowy język pęka i podczas wyciągania kabla wyjdzie razem z kablem. Można trochę obrać końcówkę kabla. Jeżeli obierzemy tej końcówki zbyt dużo, to kabel pozbawiony zewnętrznej osłony ma mniejszą średnicę i może nie być dobrze zakleszczony, gdy dokręcimy śrubkę z klapką. Może również chętniej wysunąć się podczas operacji wkładania gniazda do puszki w ścianie. Ta operacja nigdy nie jest przyjemna. Brak sygnału telewizji naziemnej lub telewizji satelitarnej. Kabel jest niby wsadzony, niby ładnie siedzi. Jesteśmy w 100% pewni, że wszystko powinno działać, bo przecież wsadziliśmy do otworu żyłę główną i mocną siedzi. Widać, że gorąca żyła weszła do środka, ale niestety nie ma jej pomiędzy blaszkami. Podczas wsadzania kabla żyła zagięła się i pomimo tego, iż w teorii kabel był wsadzony i odpowiednio przygotowany, to połączenia finalnie nie było. Kolejny przypadek, na który często trafiam, to zbyt krótka, gorąca żyła. W teorii niby dotyka tej metalowej blaszki, ale podczas wsadzania gniazda do puszki w ścianie zawsze tam się coś pokiełbasi i kabel tradycyjnie lekko się wysunie. Tracimy wtedy połączenie i niestety odbioru telewizji naziemnej lub telewizji satelitarnej nie będzie. Czasami podczas ruszania tym gniazdkiem sygnał może się na chwilę pojawić, dekoder będzie wyświetlał dziwne komunikaty. Tym razem nie sadziliśmy języka pomiędzy osłonę zewnętrzną kabla. Oplot mamy też niepodłączony, tylko i wyłącznie do gniazda podłączona jest żyła główna. Taki widok często spotykam po rozkręceniu gniazda abonenckiego, więc taki widok mnie osobiście akurat w ogóle nie dziwi. W po takim połączeniu siła sygnału w tym przypadku z multipleksu czwartego telewizji naziemnej spadnie o kilka decybeli. Zobaczcie parametry jakościowe, również te parametry się obniżyły. Jeżeli w tym momencie zasilamy przez takie gniazda abonenckie przez macer w antenie, prąd nie popłynie. Jeżeli używamy dekodera satelitarnego, również nie będzie on działać. W przypadku bardzo niechlujnego połączenia gniazda często występuje zwarcie na kablu, oplot zamiast dotykać obudowy dotyka żyły głównej. Czasami przy mocnym przykręceniu klapki gniazdka, niewielka część obloty dotknie obudowy i sygnał przez chwilę będzie poprawny, czy też przez dłuższą chwilę. Odniosę się do komentarzy, które kiedyś tam dawno padły pod filmem z gniazdek abonenckich. Ja osobiście w tym przypadku nawet jeżeli gniazdo, tak jak w tym przypadku posiada język, to wolę odrobinę obrać końcówkę kabla tak, żeby ta odrobina oplotu była jednak na wierzchu. Oplot odciągam tak aby żaden piczek kłak nie dotykał żyły głównej, a język wsuwam i tak między osłonę kabla a jego oplot. W tym momencie dwa z trzech zgrubeń klapki po prawej stronie widzicie docisną osłonę zewnętrzną i zapobiegną wysunięciu się podczas montażu gniazda docelowe w puszce. Po zamontowaniu gniazda docelowo sprawdzam poziomy sygnałowe. W przypadku sygnału zmieszanego, to znaczy naziemno-satelitarnego, wystarczy sprawdzić na gniazdku tylko sygnał satelitarny. Jeżeli pomiar będzie z satelity, to równocześnie sygnał z telewizji naziemnej również będzie w instalacji. Oczywiście, możecie sobie sprawdzać jedno i drugie, pełna dowolność. I to już koniec tematu gniazdek antenowych. Jak zwykle, zachęcam do dyskusji w komentarzach. Jest jeszcze jeden taki bardzo specyficzny błąd montażowy, dotyczy on w szczególności gniazd przelotowych. Jestem bardzo ciekawy, czy spotkaliście się z nim w praktyce.